Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych w murach tego zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Witam również bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy poprzez internet oglądają nasze rozważania biblijne, które stąd, z Kalwarii Zebrzydowskiej, płyną, że tak powiem, na cały świat. Dzisiaj chciałbym razem z wami porozmawiać na temat bóstwa Jezusa Chrystusa w oparciu o Księgę Objawienia Świętego Jana, czyli Apokalipsy. Główną postacią Księgi Apokalipsy jest Jezus. W dyskusji nad naturą Chrystusa odnajdziemy w Księdze Apokalipsy wiele natchnionych fragmentów ukazujących Jego pełne bóstwo i równość z Bogiem Ojcem. Wizją Apokalipsy, wskazującą na boską naturę Jezusa, jest janowe widzenie Chrystusa jako baranka stojącego przed tronem niebiańskim. W tym celu przeczytajmy sobie fragment 5 rozdziału Księgi Apokalipsy i tam werset 6. 5 rozdział Księgi Apokalipsy, werset 6. Posługuję się teraz Biblią Warszawską, Nowy Przekład. W 5 rozdziale i wersecie 6 czytamy takie słowa. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. Weźcie do ręki egzemplarze Pisma Świętego i razem ze mną czytajcie i analizujcie te teksty na gorąco, na bieżąco, że tak powiem. Jan widzi stojącego przed tronem Boga Ojca baranka jakby zabitego. Zapisał, że baranek miał 7 rogów i 7 oczu. Baranek reprezentujący wizji Jezusa złożonego w ofierze za grzechy świata ma 7 rogów. W proroctwach Pisma Świętego rogi symbolizują władzę, siłę, moc, potęgę, a także królestwa i mocarstwa. Dla przykładu, proszę bardzo, chcę skierować was do Księgi Jeremiasza, 48 rozdziału i tam wersetu 25, albo do samej Księgi Apokalipsy, 17 rozdziału i wersetu 12. Rogi to moc, siła. Liczba 7 z kolei w Biblii kojarzona jest z pełnią, doskonałością, tym co boskie. Na tej podstawie należy sądzić, że wizja baranka z 7 rogami przedstawia nam Chrystusa dysponującego pełnią mocy i władzy. Wszechmoc jest atrybutem Boga. Jeśli więc Chrystus posiada wszechmoc, znaczy to, że jest Bogiem. Bogiem wszechmogącym, wszechmocnym, podobnie jak Bóg Ojciec. Około 9 wieków przed spisaniem przez Jana Apokalipsy starożytny prorok, obwieszczając przyjście na świat Mesjasza w Betlejem, także nazywa przyszłego Mesjasza Bogiem Mocnym. I tutaj otwieramy księgę proroka Izajasza, rozdział 9 i werset 5. Prorok Izajasz zapisał: albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny,
Książę Pokoju. Izajasz w przekładzie Biblii Warszawskiej określa przyszłego Mesjasza jako Boga mocnego. W Apokalipsie zostało to przedstawione w symbolu baranka mającego siedmioro rogów, czyli pełną potęgę, moc, władzę, siłę, wszechmoc. Baranek ma również siedmioro oczu. Jan od razu wyjaśnia, że jest to symbol pełni Ducha Świętego zesłanego na ziemię. W liście do zboru w Sardes, oczywiście w Księdze Apokalipsy, Jan zapisał, że Chrystus ma siedem duchów Boga. I tutaj otwórzmy Księgę Apokalipsy, rozdział 3 i werset 1. Jezus zwraca się do Jana słowami, a do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd, znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Wszystko to wskazuje na to, że za sprawą Chrystusa Duch Święty przyszedł na świat i prowadzi Kościół oraz ludzi ku zbawieniu. I tutaj odsyłam słuchaczy do Ewangelii Łukasza, 3 rozdział, werset 16, do Ewangelii Jana, 15 rozdział, werset 26, gdzie Chrystus Pan jest inicjatorem zesłania Ducha Świętego na Kościół, na wierzących i będzie prowadził ten Kościół, Duch Święty, aż do końca historii tego świata. W wizji baranka stojącego przed tronem Ojca czytamy także, że odbiera on hołdy niebios i przyjmuje modlitwy świętych. I znowu wracamy do Księgi Apokalipsy, 5 rozdziału, i czytam wersety od 8 po 12. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców. A każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Widzimy tutaj różne istoty niebiańskie. W pierwszej kolejności mowa jest o 24 starszych, którzy padają, że tak powiem, plackiem przed barankiem i po prostu składają mu, tak jak tutaj czytamy, złote czasze pełne wonności. Są to modlitwy świętych. Potem czytamy, że aniołowie, cheruby, serafowie wielbią baranka. No i moi drodzy, tutaj jest następująca sprawa. Pismo Święte uczy, że oddawanie boskiego hołdu i czci komukolwiek innemu oprócz Boga jest niewłaściwe. Jest po prostu bałwochwalstwem. Gdyby Pan Jezus nie był Bogiem, prawdopodobnie
nie przyjąłby uwielbień składanych mu przez istoty niebios. Jednak baranek bez sprzeciwu przyjmuje hołdy składane mu przez istoty niebiańskie. Ten fakt sugeruje nam bóstwo baranka. Chciałbym popatrzeć na inne teksty, na przykład Apokalipsa 19 rozdział, gdzie w wersecie 10 czytamy następujące słowa. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego. Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Jan chciał aniołowi złożyć pokłon, temu, który prowadził go przez wizję księgi Apokalipsy. Oczywiście Jan chciał mu złożyć pokłon, może nie z powodu oddania mu boskiej czci, ale po prostu z wdzięczności, zwykłej wdzięczności. Ale anioł powiedział: nie, Janie, nie oddawaj mi pokłonu, tylko Bogu oddaj pokłon. Jeśli więc anioł odmawia przyjęcia pokłonu ze strony proroka, apostoła, to Chrystus musi być Bogiem, skoro przyjmuje hołdy i pokłony całego wszechświata i wszystkich istot niebiańskich. W 22 rozdziale Księgi Apokalipsy popatrzmy na wersety od 8 po 9. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon, i rzecze do mnie: nie czyń tego, jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon. Kolejny tekst, w którym czytamy, że anioł wzbrania się, odmawia przyjęcia hołdu, pokłonu ze strony Jana, wskazując na to, że powinien taki hołd złożyć jedynie Bogu. Chrystus takie hołdy przyjmuje w niebiesiech od wszystkich istot niebiańskich. Jest to bardzo mocny dowód na to, że Chrystus jest Bogiem. Ale w tej samej wizji 5 rozdziału Księgi Apokalipsy, w tej wizji baranka stojącego przed tronem Ojca, czytamy, że jest on czczony przez wszechświat na równi i razem z Bogiem Ojcem. Na równi i razem z Bogiem Ojcem. W 5 rozdziale Księgi Apokalipsy i tutaj czytamy werset 13 po 14. Otwórzcie swoje Biblię, spójrzcie w tekst, czytajcie ze mną. Tekst brzmi następująco. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Jeśli wszechświat oddaje hołdy Chrystusowi razem i na równi z Ojcem, i Chrystus ani Ojciec temu się nie sprzeciwiają, wskazuje to na pełną boskość baranka. I tutaj chciałbym odwołać się do dwóch tekstów spoza Księgi Apokalipsy. Pierwszy ze Starego Testamentu, Księga proroka Izajasza,
42 rozdział i tam werset 8, gdzie czytamy takie słowa. Bardzo ciekawe. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. To jest szalenie ważny tekst. Bóg deklaruje w księdze Izajasza, że nie odda swojej chwały komukolwiek innemu, bożkowi, bałwanowi, no komukolwiek innemu. Jeśli Chrystus przyjmuje boską cześć, hołdy ze strony wszechświata i nie czytamy o żadnym sprzeciwie ze strony Boga Ojca, to zgodnie z tym tekstem zapisanym w księdze Izajasza, Chrystus jest Bogiem. Jest powiedziane wyraźnie, nie oddam mojej czci nikomu. Cześć boska należy się Bogu, żadnemu stworzeniu, żadnym bożkom, bałwanom, a Chrystus taką boską cześć przyjmuje. I tekst drugi z Ewangelii Jana, w Ewangelii Jana 5 rozdział i werset 23. Ewangelia Jana, 5 rozdział, werset 23, gdzie czytamy następujące słowa. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Ten tekst z Ewangelii Jana, który wypowiedział Pan Jezus, od dawna mnie przekonał do tego, że Ojcu i Synowi, czyli Bogu Ojcu i Jezusowi Chrystusowi, należy się taka sama cześć i chwała, gdyż obaj są sobie równi. Zresztą to wynika z tej wypowiedzi, gdzie Jezus mówi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Czyli tak jak ja czczę Boga Ojca, tak jak Bogu Ojcu oddaję boską, najwyższą cześć, chwałę i uznanie, tak samo taką chwałę, cześć i uznanie oddaję Chrystusowi. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Czytamy. Niektórzy wątpiący w boskość Chrystusa wskazują na fakt, że w tej wizji baranek nie zasiada na tronie jak Ojciec, ale stoi przed Nim. Jest to argument niesłuszny. W wizji 5 rozdziału Księgi Apokalipsy baranek reprezentuje Chrystusa w Jego fazie arcykapłańskiej służby w niebiańskiej świątyni. Służby wstawienniczej przed Bogiem, za nami. Przedstawia ta wizja Chrystusa jako baranka, jako ofiarę złożoną za grzechy świata. Ta faza orędowniczej służby Pana Jezusa, kiedy zabity baranek stoi przed Ojcem, faza, która przedstawia Jego orędowniczą służbę w niebiańskiej świątyni, zaczęła się od momentu wniebowstąpienia Pana Jezusa i trwać będzie do końca Jego orędowniczej służby w niebiańskiej świątyni, która zakończy się przed paruzją. Ale w Księdze Apokalipsy mamy i inne wizje wskazujące na boskość Chrystusa. Opuszczamy więc 5 rozdział i zauważyłem, czytając Księgę Apokalipsy, że są w niej informacje o tronie Boga i baranka. Tak jest.
o tronie Boga i baranka. Jan, oglądając wizję nowej ziemi, zauważył w świętym mieście Nowym Jeruzalem tron Boga i baranka. I tutaj bardzo proszę, otwórzcie razem ze mną Księgę Apokalipsy, 22 rozdział, i przeczytamy werset 1 i 3. 22 rozdział Księgi Apokalipsy, werset 1 i 3. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Jan pisze, że widział, jak z tronu Boga i baranka wypływała rzeka czysta jak kryształ. Jan pisze, że był to jeden tron, który był własnością Ojca i baranka. Używa tutaj określenia z tronu Boga i baranka. A trzeci werset brzmi następująco. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Jest wyraźnie mowa o tronie Boga i baranka. Na podstawie innych informacji Nowego Testamentu, mówiących o Chrystusie zasiadającym po prawicy Ojca, wynika, że na tym tronie zasiadają razem Jezus po prawej, a Ojciec po lewej stronie. Na tym tronie zasiadają razem Jezus i Ojciec. Jezus po prawicy, Ojciec, byśmy powiedzieli, po lewicy. Dlatego sądzę, że wizja ta wskazuje na absolutną równość Ojca i Syna oraz całkowitą boskość baranka. Potwierdza to też okrzyk istot niebiańskich, witających powracającego do nieba Chrystusa po dokonaniu odkupienia i zwycięstwa nad szatanem. W Księdze Apokalipsy w 12 rozdziale czytam werset 10, który brzmi następująco. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. I tutaj istoty niebiańskie wyraźnie mówią o panowaniu Boga naszego. Myślę, że odnosi się to do Boga Ojca. I także mówią o władztwie pomazańca Jego, czyli Jezusa Chrystusa. Jaka jest różnica między władzą a panowaniem? Żadna. Dwa słowa o tym samym znaczeniu. A więc według tych słów Chrystus i Ojciec panują, mają władzę nad wszechświatem. Dlatego obaj zasiadają na tronie razem z sobą. Chciałbym odwołać się również do Księgi Ewangelii Łukasza i tam do 22 rozdziału. Ewangelia Łukasza, 22 werset, rozdział, przepraszam, i wersety od 29 po 30, gdzie czytamy: a ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. A więc popatrzcie, królestwo,
ma ojciec i syn i dlatego obaj zasiadają razem na tronie wszechświata. Ojciec i syn sprawują wspólną władzę, czyli koregencję nad wszechświatem. Chociaż Chrystus będzie jeszcze przez pewien czas pełnił funkcję naszego orędownika w niebiańskiej świątyni. Dlatego jest bardzo dużo wizji Chrystusa jako orędownika. Z wypowiedzi Jezusa spisanej przez Jana wynika, że Pan Jezus także posiada swój tron. Pan Jezus obiecuje zbawionym, że będą z Nim zasiadać na Jego tronie, tak jak On po swoim zwycięstwie zasiadł na tronie Ojca. I tutaj otwieramy Księgę Apokalipsy, 3 rozdział i werset 21. Księga Apokalipsy, 3 rozdział, werset 21, gdzie Pan Jezus mówi: zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Ja często słyszałem takie argumenty z ust antytrynitarzy, że w Piśmie Świętym zapisane jest, że to Ojciec zasiada na tronie wszechświata. Są również teksty w Biblii, które wyraźnie mówią, że Chrystus także zasiada na tronie wszechświata. Moi drodzy, idziemy dalej w naszych rozważaniach. W Ewangeliach mamy podobne wypowiedzi Chrystusa stwierdzające posiadanie przez Niego tronu, tego, że On też zasiada na tronie. I tutaj chciałbym odwołać się do Ewangelii Mateusza i 19 rozdziału. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. I czytam werset 28. A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Jest mowa o tym, że Chrystus zasiądzie na tronie swojej chwały. Wtedy, kiedy zakończy swoją orędowniczą służbę w niebiańskiej świątyni. I podobnie 25 rozdział Ewangelii Mateusza i werset 31 wspomina o tym, że Chrystus zasiada na tronie swoim, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. To są więc pomocnicze teksty, które potwierdzają wizje janowe z Księgi Apokalipsy, gdzie Jan widział, jak Chrystus i Ojciec razem zasiadają w Nowym Jeruzalem na tronie wszechświata. Dalsza sprawa. Anioł, który prowadził Jana przez ukazane mu widzenia Apokalipsy, nazwał Pana Jezusa Panem, Bogiem duchów proroków. Panem, Bogiem duchów proroków. Jest to zapisane w Księdze Apokalipsy w 22 rozdziale i wersecie 6. 22 rozdział i werset 6, gdzie czytamy: i rzekł do mnie, anioł mówi do Jana: te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Proszę zwrócić uwagę i zapamiętać sobie treść tego stwierdzenia.
Pan, Bóg duchów proroków, posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Skąd możemy wiedzieć, że ten Pan, Bóg duchów proroków, to Chrystus? Otóż sam Pan Jezus powiedział do Jana, że jest właśnie tym, który posłał anioła swego, by objawił Janowi i Kościołowi treść Apokalipsy. Bo w tym samym rozdziale i wersecie 16 jest zapisane: Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A więc ja, Jezus, posłałem anioła swego. Ale popatrzmy na Apokalipsę, pierwszy rozdział i werset pierwszy. Te słowa anioła z 22 rozdziału i 6 wersetu, mówiące, że Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby objawił swoim sługom te proroctwa, to jest po prostu, że tak powiem, anioł jakby z pamięci zacytował pierwszy werset z pierwszego rozdziału Księgi Apokalipsy, gdzie czytamy objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi. To samo powiedział anioł w 22 rozdziale, wersecie 6. Jezus poprzez anioła objawia Janowi proroctwa Księgi Apokalipsy. A więc Pan, Bóg duchów proroków, to nie Bóg Ojciec, ale to jest Jezus Chrystus. To Jezusa Chrystusa ma na myśli anioł, gdy mówi o Panu Bogu duchów proroków. Mamy też inne bardzo ciekawe teksty w Księdze Apokalipsy, które w sposób jednoznaczny wskazują na bóstwo Jezusa Chrystusa. Na przykład Chrystus sam siebie objawia w Apokalipsie jako Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Gdzie to jest zapisane? Otwórzmy 22 rozdział Księgi Apokalipsy i przeczytajmy sobie werset 13. Pan Jezus mówi o sobie: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Alfa to pierwsza, a omega to ostatnia litera alfabetu greckiego, w którym została spisana Księga Apokalipsy. Stąd w dalszej swojej wypowiedzi Chrystus stwierdza, że jest pierwszy i ostatni, początek i koniec. Podobnie Chrystus wypowiada się o sobie w innych fragmentach Apokalipsy. No na przykład popatrzmy na pierwszy rozdział Księgi Apokalipsy i tam werset 17. Jan pisze: Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. Chrystus o sobie mówi: Jam jest pierwszy i ostatni. Albo kolejny tekst, 2 rozdział, werset 8. A do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Powyższe wypowiedzi Chrystusa o sobie samym należy rozumieć,
że jest on podstawą wszelkiego bytu i istnienia, że poza nim, przed nim i po nim istnieje tylko nicość, że wszystko w nim się zawiera. Dlatego też w liście do Laodycei, zawartym w Księdze Apokalipsy, Chrystus przedstawia się jako początek stworzenia Bożego, czyli inspirator, inicjator stworzenia, ten, od którego wszystko się zaczęło, czyli jako alfa, pierwszy i początek. W 3 rozdziale Księgi Apokalipsy, 14 wersecie, czytamy następujące słowa. 3 rozdział, werset 14. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego, ten, od którego wszystko się zaczęło. Alfa, początek wszystkiego. W ten sam sposób nazywa siebie w wizjach Apokalipsy Bóg Ojciec, albo powiem inaczej, w ten sam sposób określony jest Bóg Ojciec w Księdze Apokalipsy, zasiadający na tronie. Popatrzmy na przykład na Księgę Apokalipsy, 21 rozdział. I w 21 rozdziale czytam werset 5 i 6. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Chrystus Pan określa siebie tak samo, jak określa siebie Bóg Ojciec. Popatrzmy teraz na Księgę Apokalipsy, 1 rozdział i werset 8. Księga Apokalipsy, 1 rozdział i werset 8. Mamy tam następujące słowa. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Bardzo ciekawy zapis. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Ale popatrzmy na wcześniejszy werset. 7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Wcześniejszy werset 7 mówi nam o powtórnym przyjściu Jezusa. Jest obietnicą Jego powrotu. Natomiast badany zapis wersetu 8 jest wypowiedzią tego, który ma przyjść. No, wcześniejszy werset mówi, że to Chrystus ma przyjść. A 8 werset mówi, że ten, który ma przyjść, jest Panem Bogiem Wszechmogącym, jest alfą, omegą, początkiem i końcem. Jeśli werset 8 jest wypowiedzią Chrystusa o sobie samym, to wynika z niej, że Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym. Jeśli natomiast werset 8 jest wypowiedzią Boga Ojca o sobie samym, to znaczy, że Chrystus jest równy Ojcu. Jest taki sam jak Ojciec, bo nazywa siebie w innych częściach Apokalipsy tak samo jak Bóg Ojciec siebie. Tak jak czytaliśmy to we wcześniejszych wersetach. Moi drodzy, jest jeden prezydent w naszym kraju. Gdyby nagle w środkach masowego przekazu objawił się inny człowiek, który by przedstawił się narodowi, że to on jest prezydentem i ma takie same prawa
takie same tytuły, atrybuty, godności jak prezydent Polski, no to moi drodzy, co z tego by wynikło? To jest nie do przyjęcia. W tych wizjach Chrystus ma te same godności, atrybuty, chwałę, cześć, prawa, jak Bóg Ojciec. Nie ulega żadnej wątpliwości, że w powyższych wypowiedziach Chrystus objawia się jako równy Ojcu. I takie same wypowiedzi zapisane są w Starym Testamencie i dotyczą Boga Jahwe. No na przykład Księga Izajasza, 44 rozdział i tam werset 6. 44 rozdział, werset 6. Tak mówi Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Moi drodzy, w Starym Testamencie Bóg Jahwe mówi, że ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni i poza Nim nie ma żadnego innego Boga. Te tytuły ze Starego Testamentu, Boga, poza którym nie ma żadnego innego, prorok przypisuje komu? Chrystusowi. Przypisuje Chrystusowi. Popatrzmy na 48 rozdział, werset 12 Księgi Izajasza, gdzie czytamy: Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem. Ja to jestem, ja pierwszy i ja ostatni. I w Nowym Testamencie wszystkie te starotestamentalne tytuły, które przypisuje sobie Bóg Jahwe, są odniesione, są przypisane komu? Jezusowi Chrystusowi. Idziemy krok następny. W prologu Ewangelii świętego Jana ewangelista przedstawia Chrystusa jako Boga współistniejącego od wieczności z Ojcem i nazywa Go Słowem. Wyjaśnia, że Chrystus jest także stworzycielem wszystkiego i źródłem życia. W końcu podaje, że Chrystus, Słowo, przyszedł na świat, przyjmując człowieczeństwo. Przeczytajmy te teksty, abyśmy po prostu nie byli, że tak powiem, gołosłowni. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, było Bogiem. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. I 14 werset. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Słowo było Bogiem. Niektórzy mówią, że było boskie. Nie. Tam jest napisane, że Chrystus był Bogiem. Ho Theos, rzeczownik, Bóg. Tam nie ma przymiotnika Theos, Theos boski. Jan nie użył przymiotnika greckiego Theos, że Słowo było boskie, tylko Jan użył rzeczownika Theos, ho Theos, że Słowo było Bogiem. Słowo, które stworzyło świat, które było Bogiem, które było od wieczności w ścisłej jedności z Ojcem, ono człowiekiem się staje, ciałem i zamieszkało tutaj wśród nas na ziemi. I w Księdze Apokalipsy, w opisie powrotu Pana Jezusa, Chrystus także jest nazwany Słowem,
Słowem Bożym. I tutaj otwieram Księgę Apokalipsy, 19 rozdział i werset 13. Jan zapisał, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Innymi fragmentami Księgi Apokalipsy wskazującymi na bóstwo Chrystusa są zapisy, w których jest On przedstawiony jako Pan Panów i Król Królów oraz Władca Królów Ziemi. Przeczytam te zapisy z Księgi Apokalipsy. Pierwszy znajduje się w pierwszym rozdziale i tam werset 5. Pierwszy rozdział, werset 5 Księgi Apokalipsy. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Chrystus jest władcą nad królami ziemskimi. Czytam teraz zapis z 17 rozdziału Księgi Apokalipsy i werset 14. 17 rozdział, werset 14. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Tutaj Chrystus jest określony jako Pan Panów i Król Królów. Popatrzmy na 19 rozdział i werset 16 Księgi Apokalipsy. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Te tytuły odnoszą się do Boga. Dotyczą Boga. I mamy w Starym i w Nowym Testamencie zapisy wskazujące na to, że to właśnie Bóg jest Panem Panów i Królem Królów, Władcą Królów Ziemskich. Przeczytam jeden tekst ze Starego Testamentu, jeden tekst z Nowego Testamentu. Księga Powtórzonego Prawa, czyli 5 Księga Mojżesza. Tam 10 rozdział i werset 17, gdzie Mojżesz zapisał i oczywiście powiedział o tym Izraelowi. Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów. I tutaj ten Bóg, który powołał Izrael, jest określony jako Bóg Bogów i Pan Panów. I w Księdze Apokalipsy Chrystus jest nazwany Panem Panów. Przeczytajmy teraz zapis z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 6 rozdział, wersety 14 po 16. 6 rozdział, 14 po 16. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król Królów, Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Czytając ten zapis apostoła Pawła, rozumiem, że chodzi tu o Boga Ojca. Bóg Ojciec nazwany jest Królem Królów i Panem Panów. Jan w Apokalipsie tak samo określa Pana Jezusa. Król Królów i Pan Panów.
A więc Ojciec jest Królem Królów i Panem Panów i Chrystus jest Królem Królów i Panem Panów. Skoro więc te tytuły dotyczą i Ojca, i Chrystusa, znaczy to, że Chrystus jest równy Bogu Ojcu. Jest to niezbity dowód boskości Pana Jezusa. I moi drodzy, ostatni punkcik naszego rozważania. W Księdze Apokalipsy Pan Jezus jest przedstawiony jako święty, prawdziwy, wierny i amen. Dwa razy tak o sobie mówi Pan Jezus. I tutaj otwieramy Księgę Apokalipsy. Otwieramy w Księdze Apokalipsy 3 rozdział i czytam 7. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. I tutaj Pan Jezus określa siebie tym, który jest święty, prawdziwy. W 3 rozdziale i 14 wersecie mamy podobne objawienie się Pana Jezusa, który mówi, a do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Raz apostoł Jan określa Chrystusa od siebie jakby wiernym i prawdziwym w opisie powrotu Pana Jezusa w 19 rozdziale Księgi Apokalipsy i 11 wersecie. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Badałem to zagadnienie i okazuje się, że te wszystkie określenia zawarte w Księdze Apokalipsy, nazywające Pana Jezusa prawdziwym, wiernym, świętym, amen, one wszystkie zaczerpnięte są ze Starego i Nowego Testamentu i dotyczą one Boga. I skoro w Apokalipsie odnoszą się do Chrystusa, to znaczy, że Chrystus jest Bogiem równym Ojcu, bo nie można kogoś tytułować tak samo jak Boga, jeśli On Bogiem nie jest. Nie można kogoś tytułować tak samo, jak tytułujemy prezydenta, jeśli ktoś prezydentem nie jest. I na przykład Chrystus w Apokalipsie tytułowany jest jako święty. Sam o sobie to zresztą mówi. W Księdze Joba w 6 rozdziale i w wersecie 10 jest dla przykładu następujący zapis. 6:10. Miałbym jeszcze tę pociechę, mówi Job. I skakałbym z radości mimo srogich cierpień, że się nie zaparłem słów świętego. Gdy Job mówi, że nie zaparłem się słów świętego, kogo ma na myśli? Boga. I w ten sam sposób tytułowany jest Chrystus w Apokalipsie. Albo Księga Izajasza, 43 rozdział i tam werset 3 i 15. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, święty izraelski, Twoim wybawicielem. Bóg Jahwe tytułuje siebie świętym. 15 werset. Ja, Pan, jestem waszym świętym. Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym królem.
W Starym Testamencie tytuł święty odnosi się do Boga Jahwe. W Apokalipsie Jan w ten sposób i Chrystus sam siebie określa tym tytułem należnym jedynie Bogu Jahwe. Chrystus jest więc Bogiem. W Apokalipsie nazwany jest prawdziwym Pan Jezus. W Księdze Apokalipsy w 6 rozdziale i w 10 wersecie mamy taki zapis. Księga Apokalipsy, 6 rozdział i 10 werset. I wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? To jest fragment proroctwa o 7 pieczęciach. Akurat tutaj jest mowa o 5 pieczęci, która odnosi się do czasów reformacji. Męczennicy, którzy zginęli za wiarę, za swoje przekonania religijne oparte na Piśmie Świętym, oni wołają, prosząc o sąd, o interwencję. Do kogo wołają? Kogo proszą o sąd? Kogo proszą o interwencję? Tekst mówi: kiedyż, Panie święty i prawdziwy? Wołają do Boga. Bóg jest tutaj nazwany świętym i prawdziwym. I tak samo jest nazwany w Apokalipsie Pan Jezus. Jest więc możliwe, że ci męczennicy wołają do Pana Jezusa: Panie święty i prawdziwy. Bo tak samo określany jest Pan Jezus. Popatrzmy na inny tekst. 1 list Jana, 5 rozdział, werset 20. Bardzo lubię ten tekst. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. I tu się zatrzymam, specjalnie się tu zatrzymam. Jan zapisał, że Syn Boży przyszedł i dał wierzącym rozum, mądrość, aby mogli poznać, kto jest tym prawdziwym. Gdyby w tym momencie Jan zamknął ten zapis, to wszyscy prawdopodobnie wyciągnęlibyśmy wniosek, że o kogo tutaj chodzi? O Boga Ojca, że Syn Boży, Pan Jezus, przyszedł na świat, dał nam rozum, dał nam mądrość, abyśmy poznali Boga Ojca, prawda? Ale ten tekst nie jest zamknięty w tym miejscu. On jest rozszerzony i Jan wyjaśnia, kogo ma na myśli, pisząc, że Chrystus przyszedł na świat, dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego. Jan pisze: my jesteśmy w tym prawdziwym. My jesteśmy w tym, przepraszam, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. Wydawałoby się, że w Bogu Ojcu. Tylko by nam się wydawało. Bo zapis mówi: my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Zadziwiająca wypowiedź Jana, zapis Jana. Pan Jezus przychodzi, daje wierzącym mądrość i rozum, aby poznali Tego, który jest prawdziwy, a tym, który jest prawdziwy, jest On sam, Jezus Chrystus. Mało tego, zapis ten kończy się, że tak powiem, powszechnym językiem, bombowym stwierdzeniem. On, czyli Pan Jezus, jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. A więc
Chrystus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I te wszystkie odniesienia do Chrystusa, że jest prawdziwy, to są boskie odniesienia. Chrystus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Tu jest wyraźnie napisane. Jan nie mógł się mylić. Spisał swoje księgi pod natchnieniem Ducha Świętego. I wyraźnie zapisał, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Spisał to w pierwszym liście Jana, powtarza to w swojej Ewangelii i oczywiście przedstawia to na kartach Księgi Apokalipsy. Chrystus nazwany jest również w Apokalipsie wiernym. Otwieram teraz Księgę proroka Jeremiasza. I tam 42 rozdział i werset 5. W Księdze Jeremiasza w 42 rozdziale i 5 wersecie czytamy następujące słowa. Oni zaś rzekli do Jeremiasza: niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym cię pośle do nas Pan twój Bóg. A więc ci ludzie, którzy rozmawiali z Jeremiaszem, oni mówią, że Bóg niech będzie świadkiem wiernym i prawdziwym. Bóg Jahwe, świadkiem wiernym i prawdziwym. I w Nowym Testamencie, w Apokalipsie, tym świadkiem wiernym i prawdziwym nazwany jest Pan Jezus. No i oczywiście Pan Jezus jest też nazwany Amen. Słowo Amen to jest wyraz hebrajski, który dosłownie oznacza godzien wiary. Jest to uroczysta partykuła jakichś potwierdzeń. Zamykamy nasze rozważanie i podsumujmy je króciutko. Na podstawie przedstawionych w niniejszym rozważaniu natchnionych zapisów Księgi Apokalipsy, w korelacji z paralelnymi tekstami Starego i Nowego Testamentu, wierzę, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem, równym Ojcu, Stworzycielem Wszechświata. Wszyscy, którzy chcieliby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału Bóstwo Chrystusa w Księdze Apokalipsy, proszę, aby drogą internetową kontaktowali się ze zborem Kalwarii Zebrzydowskiej, zborem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jeśli takie zamówienie, taką prośbę otrzymamy, na pewno ten materiał będzie wam drogą internetową wysłany. Dziękuję wszystkim za uwagę, a przede wszystkim Bogu, który w Piśmie Świętym dość dokładnie przedstawił swoją naturę i prawdy dotyczące boskości Chrystusa. Dziękuję Bogu za to z całego serca. Amen.